Zespół Tomasza Jankowskiego kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa. Formą imponuje, podejście do poszczególnych meczów jest także godne naśladowania żadnemu rywalowi. Wrocławianie nie odpuszczają, czy to grają z wiceliderem, czy ligowym outsiderem, robią to najlepiej jak potrafią. Problemów ze zwycięstwem Śląsk nie miał tym razem w Pruszkowie. Spotkanie było wyrównane, ale tylko przez pierwszych 20 minut, po których goście prowadzili zaledwie różnicą 2 punktów. Inauguracyjną kwartę wygrali 17-13, drugą przegrali 18-20. Tę wpadkę szybko z nawiązką nadrobili w trzeciej odsłonie. Śląsk włączył swoją najgroźniejszą broń, czyli żelazną defensywę. Gospodarze przez długie minuty nie mogli znaleźć na nią recepty, stąd w kwarcie rzucili tylko 13 punktów, a nasi zdobyli ich aż 2 razy więcej, uzyskując wyraźną przewagę. W ostatniej części spotkania i jedni i drudzy mieli problem ze skutecznością, ale ostatecznie mecz dał bardzo wysokie i pewne zwycięstwo Śląskowi. Kolejne bardzo dobre zawody w sezonie rozegrał Łukasz Diduszko. Skrzydłowy do 19 punktów dołożył 13 zbiórek. Po 11 punktów zdobyli natomiast Radosław Kyrzy i Marcin Fliger. Śląsk umocnił się na prowadzeniu w tabeli pierwszej ligi. Ma punkt przewagi nad AZS-em Kutno i Stalą Ostrów Wielkopolski.